Hej, hej, hej! Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja oczywiście jestem Bezy i w tym filmie zajmę się pewnym easter eggiem z drugiej części gry, a dokładniej z dodatku do niej, czyli Nocy Kruka. A więc nie przeciągając, zaczynajmy kolejny odcinek. Na tym zdjęciu jest dobrze znany kanion w Wielkendarze, niedaleko obozu piratów. Jednak my kanionem zajmować się nie będziemy. Na tym zdjęciu mamy bibliotekę uczonych, w tym samym miejscu oczywiście. Zaś, jeśli postanowimy zobaczyć, co jest nad nim, ujrzymy to. Jest to oczywiście samochód, dokładniej jego wrak, więc przejechać się za bardzo nie da. Jak widać, pojazd został stworzony na wzór aut wczesnych lat 40. w stylu aerodynamicznym. Więcej takich podobnych wraków czy rzeczy z przyszłości niestety w grze nie znajdziemy. Jednak przyjrzyjmy się bliżej, to zobaczymy przyczepioną na aucie małą karteczkę, na której jest napisane, no cóż, w sumie to zawsze chciałem zrobić grę o samochodach, podpisano S. Niby nic nadzwyczajnego i każdy o tym wie. Jednak nie każdy wie, że ekipa, w której był m.in. Bjorn, pracowała przy grze, w której były samochody i właśnie w tym samym czasie druga ekipa pracowała nad Gothic Sequel. Gdy Joud anulował pracę nad sequelem, anulował też pracę nad grą, którą tworzył Bjorn i jego ekipa. I właśnie tą ekipę przyjęli do tworzenia Gothica II, wykorzystując plany i pomysły z anulowanego sequela. Później tworzyli oni również dodatek, czyli Noc Kruka. Prawdopodobnie ten wrak to mały smaczek dotyczący anulowanego projektu, którego nazwy niestety prawdopodobnie już nigdy nie poznamy. Przyznajcie się, że nie wiedzieliście o tym znaczeniu tego easter egga, prawda? No ale cóż, na dziś z maratonu to na tyle. Mam nadzieję, że przyjemnie wam się oglądało taki niezapowiedziany maratonik. Jeśli tak, to strzelcie kciuka w górę, napiszcie, co chcecie w nowych odcinkach, zostawcie suba i walnijcie dzwona, by nic nie przegapić na tym kanale. Ja się odmeldowuję, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć, czołem!